Cześć. Zmarszczki, starzenie się to nie problem, gdy w kosmetyce pojawiają się produkty o działaniu antyoksydacyjnym. Bogatym źródłem tych związków biologicznie czynnych są owoce i warzywa. Czy zdajemy sobie jednak sprawę, że natura nas naturalnie przeciwutlenia? Zapraszam na słów kilka o antyoksydacji. Rozpoczynając pracę nad rolą kwasu moczowego jako czynnika antyoksydacyjnego, naturalnie występującego w naszym organizmie, natrafiłam na bardzo interesującą teorię. Ludzie jako jedyne ssaki nie posiadają enzymu urykazy, umożliwiającego przekształcanie kwasu moczowego do postaci łatwo wydalanej z moczem, alantoiny. Szczegółowe badania na poziomie molekularnym dowiodły, że w wyniku ewolucji u ludzi gen kodujący urykazę w wyniku zmian mutacyjnych został wyciszony. Mówiąc kolokwialnie, został wyłączony. Konsekwencją tego był wyraźny wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi. Badacze, zainteresowani powodem, dla którego natura wyłączyła gen i pozbawiła ludzi alantoiny, poszukiwali logicznego wyjaśnienia tego zjawiska. U podłoża każdej ewolucyjnej zmiany zawsze leży mocna podstawa, umożliwiająca selektywną przewagę danego organizmu nad pozostałymi. Sugerowano, że podwyższony poziom kwasu moczowego był preferowaną zmianą ze względu na właściwości przeciwutleniające tego związku. Z drugiej jednak strony, hiperurykemia u ludzi związana jest z wieloma chorobami, co zaczęło wzbudzać wątpliwości w stosunku do jej ewolucyjnych zalet. Początkowo uważano, że kwas moczowy to po prostu odpad, obojętny produkt uboczny, który jednak w wysokich stężeniach powodował kamicę nerkową oraz dnawe zapalenie stawów. W przeciwieństwie do przewlekłej hiperurykemii, ostry wzrost stężenia kwasu moczowego związany jest z korzystnym działaniem w organizmie ludzkim. Kolejne badania mocno uargumentowały, że kwas moczowy wcale nie jest taki obojętny. Uznano ten związek za silny przeciwutleniacz, który usuwa wolne rodniki z osocza krwi. Oszacowano, że kwas moczowy odpowiada za prawie 60% zdolności antyoksydacyjnej ludzkiego osocza. Zdolność antyoksydacji kwasu moczowego porównywana jest do kwasu askorbinowego. Kiedy zaczęto podawać kwas moczowy ludziom zdrowym, potwierdzono zdolność antyoksydacyjną tego związku w wyniku zmniejszenia stresu oksydacyjnego wywołanego wysiłkiem fizycznym. Kolejnymi badaniami poparto hipotezy, że kwas moczowy jest zaangażowany w proces poprawy funkcji śródbłonka u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego i regularnie palących. Zdolności przeciwutleniające kwasu moczowego leżą u podstaw ochronnych w chorobach sercowo-naczyniowych, starzeniu się i raku. Jakie to działania? Badania in vitro i na komórkach wykazały, że kwas moczowy odpowiada za usuwanie tlenu singletowego, wolnych rodników tlenowych. Jako przykład można tutaj podać stabilizację witaminy C poprzez zmniejszenie utleniania kwasu askorbinowego za pośrednictwem jonów żelaza, wygaszanie nadtlenu azotyn, które stanowią źródło tlenku azotu. Tym samym rolą kwasu moczowego jest zapobieganie nitrozacji białek wywołanej właśnie przez nadtlenu azotyny, ochronę przed peroksydacją lipidów i białek, inaktywowanie tetrahydrobiopteryny, kofaktora niezbędnego dla syntazy tlenku azotu. Syntazy tlenku azotu wymagają związku tetrahydrobiopteryny do produkcji tlenku azotu. Gdy stężenie tego związku jest niskie, syntaza tlenku azotu produkuje ponadtlenek azotu zamiast tlenku oraz reaktywne formy tlenu. Przez to zwiększa stres oksydacyjny i bezpośrednio wpływa na dysfunkcję śródbłonka. Dowody wskazują, że zmniejszenie ilości tetrahydrobiopteryny jest jednym z mechanizmów rozwoju różnych stanów chorobowych – cukrzycy, nadciśnienia, hipercholesterolemii, miażdżycy tętnic i starzenia się. Nadtlenoazotyny powstają w wyniku reakcji tlenku azotu z ponadtlenkiem. Kwas moczowy może bezpośrednio je inaktywować w reakcji, której efektem końcowym są rodniki kwasu moczowego. Nie stanowią one jednak problemu, ponieważ z powodzeniem można je usunąć za pomocą kwasu askorbinowego. Ponadto kwas moczowy chroni również cząsteczkę LDL przed utlenianiem, w którym pośredniczą jony miedzi, co stanowi ochronę prewencyjną przed miażdżycą.
Pleiotropowość działania kwasu moczowego przedstawia ostatni schemat. Mianowicie kwas moczowy może modulować aktywność arginazy poprzez jej zwiększenie, bezpośrednio wpływając na przesunięcie produkcji z tlenku azotu do produkcji mocznika. Kwas moczowy w warunkach tlenowych może reagować z tlenkiem azotu, tworząc niestabilny, nitrozowany kwas moczowy, umożliwiając tym samym przeniesienie grupy nitrozowej do innej cząsteczki, np. glutation. Reakcja kwasu moczowego z tlenkiem azotu, ale w warunkach beztlenowych, tworzy stabilną postać 6-aminouracylu. W adipocytach kwas moczowy aktywuje oksydazę NADPH i zwiększa produkcję reaktywnych form tlenu, co może w konsekwencji zainicjować stan prooksydacyjny oraz reakcję zapalną. Dodatkowo efekt ten może indukować insulinooporność tkanki tłuszczowej obserwowaną przy otyłości. W komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych kwas moczowy może aktywować laki NF-kappa-beta i MAPK oraz zwiększać produkcję cyklooksygenazy i MCP1. Cyklooksygenaza odpowiada za powstawanie takich związków jak prostaglandyny, prostacykliny i tromboksany. W głównej mierze związki te stanowią mediatory odczynu zapalnego. Z kolei MCP1, białko chemotaktyczne monocytów, określane również jako CCL2, ligand chemokinowy, odpowiada za rekrutację monocytów czy limfocytów do miejsc objętych procesem zapalnym. Wszystkie dostępne informacje odnośnie kwasu moczowego wskazują na jego złożone skutki chemiczne i biologiczne. Niejedne badania wykazały, że w zależności od mikrośrodowiska chemicznego kwas moczowy może stać się prooksydantem. W jednej sytuacji kwas moczowy jako przeciwutleniacz chroni natywne cząsteczki LDL, w drugiej zwiększa utlenianie poddanych wcześniej peroksydacji cząsteczek LDL. Działanie prooksydacyjne i prozapalne kwasu moczowego w dużej mierze związane jest z produkcją i akumulacją reaktywnych form tlenu. Zachodzi ona równolegle z produkcją kwasu moczowego w warunkach beztlenowych. Nie można jednocześnie pominąć ochronnego efektu hiperurykemii w chorobach neurodegeneracyjnych, w tym w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym i chorobie demencji Alzheimera. Badania naukowe potwierdzają korelację pomiędzy wyższym stężeniem kwasu moczowego we krwi, a zmniejszonym ryzykiem choroby Parkinsona i zmniejszonym ryzykiem progresji tej choroby. Mechanizmy, które za to odpowiadają, niestety nie są jeszcze do końca poznane. Nie ma prostego wyjaśnienia ochronnego lub patogennego wpływu hiperurykemii, a kwas moczowy nie można jednoznacznie zakwalifikować do grupy pro- lub antyoksydantów. W obliczu tych faktów możemy jednak uznać przewagę korzyści kwasu moczowego w prewencji ewolucyjnej nad jego negatywnymi skutkami ubocznymi, zwłaszcza jeżeli obserwowana antyoksydacja kwasu moczowego zachodzi już w stężeniach zbliżonych do fizjologicznych u ludzi. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia!